Muszę znaleźć tego sukinsyna. Co mu oko wybił? Przyciągnął Kruszka za kudły do siebie, wsadził mu łeb między swoje kolana i patrząc mu w oczy, a właściwie w to jedno oko i w drugi oczodół, mściwie zaczął go pocieszać. Nic. Zaprowadzisz mnie do tego sukinsyna, a zabiję. Nogi z tyłka powyrywam, krzyż przetrącę, niech chodzi potem na bałyku. Oj, żebym tak skonał. Przetrącę, że kamasza w niedzielę nie da rady już zawiązać. Łyżki z jedzeniem do gęby nie doniesie. No całe życie zapamięta to twoje oko. Umrze, a będzie pamiętał. Z dymem puszczę. Bo taką gangrenę to tylko z dymem puścić, rozpalonym żelazem wypalić, żeby go święta ziemia nie nosiła. I tak samo jego psu wybije oko. Może kurtyka? To podobne do tego fałszywca. Albo Janiszewski. Nie. A kto? Zaprowadź mnie. No, zaprowadź. Zaprowadzisz? Piędrześ to przecież trafisz. Ale Kruszek tarmosił tylko łbem w tych wujkowych kolanach, wyrywał się, popiskiwał, nie rozumiejąc, czego wujek się wścieka, bo przecież on, Kruszek, chce się radować, że wrócił. Prosiła wujenka Marta. Nie męcz go, Władziu. Prosiła wujenka Jadwiga. Daj mu, Władek, spokój! O! Dobrze, że wrócił. Z jednym okiem czy z dwoma? To tak samo jest Kruszek. Prosiła matka. A coś się głupi tak zawiął? Pies, mądrzejszy od ciebie. Aż w końcu dziadek trzasnął się w kolano. Zostaw go! Nie widzisz, że pies nie wie? Jakby resztkami wściekłości odrzucił wujek Kruszka na izbę. Idź ty głupi! Cholero! Zobaczymy, jak będziesz teraz widział jednym okiem. Będziesz połowę tylko widział. O! Przytulał się Kruszek aż do progu, jeszcze walnął łbem o próg, aż zaskowyczał. Ale natychmiast zerwał się i na powrót przyskoczył do wujka, skamląc z radości, że go widzi. Wiesz, czy nie wiesz? Nie dawał wujek za wygraną. Może molenda? Zaszczekaj, że tak. No. No zaszczekaj. Potem, jakby wydając wyrok na Kruszka, powiedział: już nie jesteś pies. Z jednym okiem toś dupa, a nie pies.